Radio Campus. Efekt sieci. Witam w kolejnym odcinku Efektu sieci. Dziś porozmawiamy o miastach, bo jak się okazuje, miasta też przechodzą swoistą rewolucję w kierunku ucyfrowienia, w kierunku wprowadzania coraz większej ilości nowych technologii do naszego wielkomiejskiego życia. I o tym, czym jest inteligentne miasto, jak je skonstruować, a później jak w nim żyć, porozmawiam dzisiaj z naszymi znakomitymi gośćmi, a są to pan profesor Piotr Wójcik i pan dr Grzegorz Kula z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry panowie. Dzień dobry. Dzień dobry. Czytałam ostatnio, że dziś już ponad połowa ludzi na świecie mieszka w miastach, a w ciągu najbliższych 30 lat będzie ich prawie 6 miliardów. No to oznacza, że stoimy przed wielkim wyzwaniem skonstruowania takiej idei miasta, która będzie odpowiadała współczesnym potrzebom i będzie też odpowiadała naszym możliwościom i tym zasobom, którymi dysponujemy. I pojawia się w tym kontekście idea smart cities, czyli tych inteligentnych miast. Zaczęłabym może od tego, żeby wyjaśnić, czym są inteligentne miasta i jak możemy scharakteryzować w ogóle ideę budowania czy też kreowania inteligentnych miast. Panie doktorze, jakby mógł pan nam wyjaśnić w kilku słowach, czym te inteligentne miasta różnią się od tych nieinteligentnych, których być może dzisiaj jeszcze żyjemy? To jest bardzo trudna rzecz, zdefiniować to w kilku słowach. Podstawową cechą smart city jest użycie technologii i informatycznych i komunikacyjnych, tak zwanych ICT, aby uczynić miasto lepszym do życia. Do życia i do pracy, o tak to trzeba było ująć. Łączy się z tym bardzo wiele aspektów. Narody Zjednoczone w ogóle nie używają terminu smart city, tylko smart sustainable cities, kładąc jednocześnie nacisk na ekologię, rozszerzając automatycznie to pojęcie. Ale większość osób używa pojęcia smart city. I z tym się łączy naprawdę bardzo wiele różnych zagadnień, od technologii samej sobie, która ułatwia zarządzanie, po rozwiązania, które w ogóle nie mają nic wspólnego z technologią, a na przykład zostały zidentyfikowane za pomocą technologii. Jak ktoś z autorytetu powiedział, po pierwsze jakość życia, a technologia to jest narzędzie tylko i wyłącznie. Tak, ale ja dodam może, że tych technologii jest całe mnóstwo, bo tutaj pojawiają się takie modne hasła jak big data, czyli olbrzymie zbiory danych gromadzone na potrzeby modeli predykcyjnych, sztucznej inteligencji, internet rzeczy, czyli przedmioty, które są podłączone do internetu i komunikują się bezpośrednio ze sobą, uczenie maszynowe, czyli budowanie modeli, które na podstawie danych przewidują zachowania na przykład mieszkańców miast. W ogóle jest bardzo ciekawe porównanie sztucznej inteligencji. Jeden z badaczy amerykańskich, Andrew Ng, mówi o tym jako o nowej elektryczności, że sztuczna inteligencja w naszym życiu wraz z rozwojem tej technologii spowoduje taką rewolucję jak wynalezienie elektryczności i wprowadzenie jej na masową skalę. No ale mówią panowie o takich dosyć abstrakcyjnych zagadnieniach, właśnie o big data, czy o gdzieś dużych zbiorach danych, które wykorzystujemy, czy o sztucznej inteligencji. A jakby to tak przełożyć na codzienne nasze życie w mieście? Czytałam gdzieś, że to wcale nie Warszawa jest w Polsce najbardziej inteligentnym miastem, co przyznam szczerze, trochę mnie zaskoczyło ze względu na choćby zasoby i możliwości, które ma Warszawa, ale to właśnie Białystok i Kielce ponoć wiodą prym, Gdynia, Gdańsk na kolejnych miejscach. No więc na czym polega tak w rzeczywistości codziennego funkcjonowania człowieka w mieście ta cała idea smart cities? Rozumiem, pisaliście panowie o rozmaitych aspektach smart cities i tych właśnie inteligentnych rozwiązań dotyczących ruchu ulicznego, parkingów, oświetlenia, kwestii bezpieczeństwa. Jakie konkretne rozwiązania można by było tutaj zaproponować, czy też wprowadzić, żeby to miasto stało się bardziej smart, czyli takie bardziej przyjazne właściwie mieszkańcom? Zacznę od tego, jeżeli można, że ranking, na który się pani powołuje, jest tylko jednym z rankingów. Jest mnóstwo rankingów smart city. Co prawda Warszawa w żadnym z nich chyba nie jest na pierwszym miejscu, ale te miasta w czołówce się zmieniają dość radykalnie w niektórych porównaniu między rankingami. Także wszystko zależy od tego, jak to zdefiniujemy. A jeśli chodzi o konkretne rozwiązania, to tutaj chyba tam najbardziej popularne jest to, o czym pani wspomniała, czyli zarządzanie ruchem miejskim, tak? Czyli instalowanie czujników na drodze, czy kamer, które monitorują w czasie rzeczywistym ruch samochodów, czy innych pojazdów, z czujnikami, które na przykład mierzą również zanieczyszczenie powietrza, pozwalają rozładować korki, rozwiązania typu smart parking, czyli również czujniki monitorujące, czy miejsca parkingowe w mieście, w centrum miasta, które no, zwykle są, jest ich liczba jest ich ograniczona, tak? Czy są wolne, co też pozwala w łatwy sposób
zmniejszyć czas przebywania samochodów w centrum, tak? Dzięki temu też zmniejszają zanieczyszczenie powietrza, no właśnie zarządzanie światłami. Często wydatki na energię związane z oświetleniem ulic w miastach stanowią nawet do połowy rachunku za energię miejską, tak, właśnie oświetlenie ulic. Więc tutaj monitorowanie potrzeby większego bądź mniejszego natężenia tego światła, optymalizacja w zależności od pory dnia, od warunków pogodowych, od tego, czy akurat są w pobliżu ludzie, samochody, tak? No, w nocy mówi się, że światło jest też formą zanieczyszczenia miasta, więc jeśli możemy zoptymalizować oświetlenie tylko tam, gdzie faktycznie jest potrzebne, to jest to bez wątpienia rozwiązanie warte rozważenia. Co więcej, optymalizacja oświetlenia w połączeniu na przykład z kamerami miejskimi pozwala też na uzyskiwanie lepszej jakości obrazów czy nagrań z tych kamer, które też na przykład zwiększają bezpieczeństwo. Tak? Kolejnym rozwiązaniem jest tak zwany smart policing, czyli zarządzanie też bezpieczeństwem w mieście przez właśnie monitorowanie obszarów, które są narażone bardziej na przestępczość, nie wiem, monitorowanie zachowań osób, które zachowują się w sposób podejrzany, rozpoznawanie twarzy, monitoring miejski, który pozwala bardzo szybko wysłać na przykład policję czy straż miejską w miejsce, które wydaje się, że coś będzie się działo niedobrego. No właśnie wszystkie te czujniki montowane na ulicach, na parkingach czy na lampach mogą też służyć monitorowaniu jakości powietrza, poziomu hałasu, mogą też być na przykład darmowymi spotami sieci bezprzewodowej dla mieszkańców, tak żeby mogli za darmo korzystać z tego typu technologii. No właśnie w kontekście smart cities pojawia się też często idea, nie wiem czy taki mariaż jest uprawniony, tutaj poprawcie mnie panowie, jeżeli to jest nadużycie, że właśnie sharing economy, ta ekonomia współdzielenia, korzystanie, współkorzystanie z rozmaitych zasobów jest też niejako wpisane w tę optymalizację wykorzystania zasobów myślę o tym w kontekście na przykład tych hulajnóg, o których było jeszcze nie tak dawno głośno w Warszawie i w innych miastach, o rowerach miejskich. No z punktu widzenia użytkownika jest to wyraźna korzyść, bo może nie posiada dając na wyłączność takiego sprzętu, korzystać z niego za stosunkowo niewielką cenę. Natomiast czy to rzeczywiście przysparza miastu jakieś korzyści, czy to jest też element tego zrównoważonego rozwoju miasta, czy to są zupełnie kategorie, które nie idą w parze? Oczywiście, że idą w parze. Pytanie tylko, jak to robimy, bo to można zbudować jeden spójny system, a można wprowadzać to, co niestety się często dzieje, to nie mówię o Polsce, to jest na całym świecie. Po prostu tu takie rozwiązanie się spodobało włodarzom miasta, tu takie rozwiązanie się spodobało włodarzom miasta. Nie ma tego efektu synergii. Tak? Sharing economy, to co pani mówi o rowerach czy samochodach, które możemy dzielić, to jest prawdopodobnie przyszłość, tylko że dzisiaj to nie jest jakoś odpowiednio przemyślane, tak bym to nazwał. A tutaj jest jakaś nowinka techniczna, jakieś miasta tak mają, to my też tak zrobimy. Ale gdzie, jak zrobimy, jak przygotujemy tą sieć, w oparciu o jakie dane zmieścimy, na przykład przystanki rowerowe, to jest już, robi się coraz bardziej skomplikowana sprawa. Jak, gdzie umieścić na przykład przystanki rowerowe, żeby nakłonić ludzi do tego, żeby w ramach ruszania się po mieście z jednego punktu w drugi, byli bardziej skłonni wsiąść na rower niż na przykład no, do własnego samochodu. Nie mówię o komunikacji miejskiej, bo też w sumie lepiej jechać rowerem niż jechać autobusem. Oczywiście, ja dodam od siebie też, że tutaj technologia czasem wyprzedza regulacje i w takich przypadkach przydają się często przemyślane rozwiązania powstające ze współpracy władz miasta z mieszkańcami. Znaczy takie, które odpowiadają na faktycznie rzeczywiste potrzeby mieszkańców, bo jeśli tak się nie stanie, to może powodować chaos przestrzenny. Tak? W sytuacji Warszawy na przykład, czy innych miast również, słyszymy o porzucanie tych hulajnóg zupełnie w miejscach, tak, których blokują ruch na ścieżkach rowerowych czy chodnikach. Więc tutaj też myślę, że bardzo ważnym elementem, o którym warto wspomnieć, jest właśnie po pierwsze rozpoznanie potrzeb, to o czym powiedział Grzegorz, tak, czyli być może umieszczenie tych przystanków czy punktów zwrotu rowerów czy hulajnóg w miejscach faktycznie, gdzie jest taka potrzeba. A po drugie regulacje, tak, czyli tak, żeby miasto narzucało pewne zasady czy reguły korzystania z tego typu rozwiązań. No te hulajnogi to chyba oprócz tego, że lądowały na ulicy, w miejscach, które przeszkadzały w ruchu, to chyba też łowiono z Wisły jakoś masowo, a tam też była kwestia rozkładania się baterii, które oczywiście były bardzo nieekologiczne i tak dalej, więc pamiętam, że opowieść o hulajnogach miała tę taką smutną stronę też związaną z tym, że być może jako użytkownicy jeszcze nie dorośliśmy do tego, żeby korzystać z tego odpowiedzialnie, bo z jednej strony infrastruktura i to, co może nam zaoferować miasto, czy też nasi tutaj włodarze, a z drugiej strony my jako użytkownicy, no bo właśnie panowie
technologowie mówią o pewnych zyskach, które płyną z korzystania czy też planowania infrastruktury miejskiej w ten sposób, taki zrównoważony sposób, no ale jest też cała masa kosztów, które za tym stoją, prawda, poza kosztami ekonomicznymi, no też jako społeczeństwo i ekologia i przyroda i właściwie wszystko ponosi pewne koszty związane z tymi rozwiązaniami. Jakbyśmy mogli teraz powiedzieć o tej ciemnej stronie smart cities, tych inteligentnych miast, które wydają nam się być marzeniem i optymalizacją, a tak naprawdę niekoniecznie muszą być bezpłatne w przebiegu. To może zacznijmy od tego, o czym nie wspomnieliśmy, że elementem krytycznym i kluczowym dla smart city jest współpraca. To znaczy nie ma realizacji idei smart city bez współpracy władz miasta, firm technologicznych, wszelkiego rodzaju interesariuszy, ale przede wszystkim mieszkańców. I jeżeli, bo władza może wprowadzić najróżniejsze rozwiązania, tylko pytanie, czy one mają sens. No są te modelowe smart city, tak, które zbudowano od podstaw, nie wiem, na pustyni w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, czy w Korei, gdzieś na zupełnym pustkowiu. Wszystko świetnie, tylko one się często okazują nie do życia, bo ktoś tam sobie zaplanował, ludzie się zaczynają wprowadzać i okazuje się, że tak się nie da, bo wprowadzają się do zupełnie sztucznego środowiska, które jest bardzo rozwinięte technologicznie, jest zeroemisyjne, wszystko pięknie. Tak? Tylko okazuje się, że właśnie, że dla ludzi było wygodniej, żeby ten, nie wiem, stojak na rowery był nie tutaj, a 5 metrów dalej, tak? Żeby chodnik był nie w tym miejscu, a gdzieś indziej. Żeby czujniki owszem były, ale może akurat nie w tych miejscach, w których wstawiono, w których architekt je wstawił. Więc to jest podstawowy problem, komunikacja wszystkich interesariuszy, którzy są zainteresowani tym właśnie, żeby to smart city stworzyć. A poza tym jest mnóstwo innych problemów, tak? Odpowiedź na te potrzeby też jakby pozwala rozwiązać problem wykluczenia, tak? Bo właśnie jeśli interesariusze biorą udział w tworzeniu tych rozwiązań, no to wtedy większa liczba mieszkańców będzie zainteresowana udziałem w tego typu rozwiązaniach, tak? Tu chodzi o to, żeby technologia nie wykluczała, bo my zdajemy sobie sprawę, że często te rozwiązania wymagają korzystania z nowoczesnych urządzeń typu smartfony, nie wiem, smartwatche czy inne, tak, czy choćby internet, co jest problemem dla niektórych ludzi. To osób starszych, a wiemy, że coraz więcej osób mieszkających w miastach no to są osoby starsze, więc czy osób o niższym dochodzie, więc wykluczenie społeczne, wykluczenie cyfrowe jest tutaj dużym problemem i wciąż wymaga rozwiązania. Poza tym wraz z wzrostem masowości tych rozwiązań jest konieczność też rozbudowy infrastruktury, która udźwignie masowe korzystanie z tych rozwiązań. Tutaj wyzwaniem takim może nie do końca związanym bezpośrednio z Smart City był ostatni czas pandemii, kiedy mieliśmy masową edukację zdalną, czy masowe korzystanie no, chociażby z komunikacji z urzędami dzielnicy czy miast, gdzie też infrastruktura nie zawsze była w stanie to udźwignąć. Dużym wyzwaniem jest prywatność i bezpieczeństwo cyfrowe, bo jak w ramach rozwiązań Smart City gromadzi się olbrzymie zbiory danych, olbrzymie zasoby informacji o mieszkańcach, no to pytanie, czy te dane nie wyciekną. Tu mogą być obawy mieszkańców z tym związane, więc też jest kwestia zapewnienia bezpieczeństwa tego typu rozwiązań. Wiarygodność, tak? Czy tutaj musimy też pamiętać, że stosowanie narzędzi sztucznej inteligencji, ich jakość zależy od jakości danych, na których te narzędzia są stosowane i może pojawić się tak zwany algorithmic bias, tak? Czyli no, w skrócie mówiąc dyskryminacja. Tak? Jeśli dane, na których model jest zbudowany, model, który przewiduje pewne zachowania czy potrzeby, działa na danych, które są niereprezentatywne albo które zawierają jakieś niereprezentatywne cechy na przykład mieszkańców, no to może prowadzić do błędnych wniosków, które jakby będą podważały zaufanie w tego typu rozwiązania. Zaufanie jest kluczem do zrozumienia czy do rozwoju dalszego tych technologii, bo jeśli uczestnicy, mieszkańcy, inni interesariusze nie będą ufać tym rozwiązaniom, które są wprowadzane w miastach, to niestety no jest to, myślę, główną barierą rozwoju. Nie będzie szansy na dalszy postęp w tym zakresie. Pan doktor już wspomniał o tym mieście w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, o Mazdarze, który właśnie powstał jako taki, dla mnie to jest proste skojarzenie z taką planszą w grze komputerowej The Sims, w której planowaliśmy sobie miasto, potem wpuszczaliśmy tam ludzi. Może porównanie jest nie najbardziej trafne, ale mam taką obawę jako socjolog, prawda? Panowie mówią o danych, o optymalizacji. Ja tutaj zawsze prezentuję perspektywę taką człowiekolubną. Gdzie jest człowiek?
człowiek w tej całej historii, bo oczywiście możemy zoptymalizować to wykorzystanie wszystkiego, czym dysponujemy, bo też nie jesteśmy sami na ziemi i pewnie nie będziemy jedyni, miejmy nadzieję, ale czy gdzieś tutaj widzą panowie miejsce na to, żeby ten człowiek mógł zaistnieć? Czy to nie jest ryzykowne? No właśnie mówili panowie o tym, że w takim mieście być może nie da się funkcjonować, a czy są mechanizmy, które pozwalają włączyć jeszcze bardziej, czy jakoś zaangażować ludzi, mieszkańców takich skonstruowanych, idealnych miast do tego, żeby brali tę współodpowiedzialność za funkcjonowanie tego miasta i żeby rzeczywiście to zaufanie jakoś akcelerować, żeby ono wzrastało w takim mieście, a nie ograniczało się tylko do współpracy naszej z maszynami? Oczywiście, że można to zrobić. Konsultacje społeczne są kluczowym elementem. U nas one nie mają dobrej opinii, bo nasze konsultacje często są robione jakby pod z góry założoną tezę. Tak? Można z ludźmi rozmawiać i w wielu miejscach to się udaje. Ładnym przykładem to jest Barcelona, gdzie naprawdę wiele się bardzo zmienia i wiele się zmienia w porozumieniu z mieszkańcami. Tylko, że to też jest w pewnym sensie problem, bo kto chętnie rozmawia z miastem? Z miastem rozmawia ten, kto widzi swój interes w tym, co się dzieje, kto jest świadomy. Tutaj myśmy już wspomnieli o wykluczeniu społecznym, które wiąże się z tym, wykluczeniu cyfrowym, przepraszam, które wiąże się z tym, że po prostu niektórzy nie mają dostępu do technologii, nie potrafią się nią posługiwać. Ale jedną z obaw jest to, że nawet jeżeli będziemy chcieli rozmawiać, to będziemy mieli wykluczenie może nie tyle cyfrowe, co w pewnym sensie społeczne, jakoś rodzaj nowej stratyfikacji, ponieważ ci, którzy nie mają wystarczającej wiedzy, nie są w stanie zdobyć odpowiedniego wykształcenia, nie są świadomi z tego, co się dzieje, nie będą się w to angażować. I właśnie znowuż będzie ten wynik w pewnym sensie obciążony, tak? Bo rozwiązanie będzie zaakceptowane przez część społeczeństwa, ale nie przez wszystkich i nagle część stwierdzi, że im jest gorzej. Ja wspomniałem Barcelonę, ale w Barcelonie wiele zmian doprowadziło do gentryfikacji obszarów, gdzie wprowadzano te zmiany. A gdzie się biedni ludzie mają podziać? To zresztą nie mówimy tylko o biednych ludziach, to w ogóle mówimy o biedniejszych społecznościach. To znowuż mamy zagrożenie rozwarstwieniem, tak? Bo może być tak, że jedno miasto jest bogatsze i wprowadza coraz to nowe technologie, w związku z tym bogaci ludzie tam się chętnie osiedlają, a drugie miasto jest uboższe, nie stać go na to, no i automatycznie zostają tam tylko biedniejsi mieszkańcy. Także rozmawiać, tak, ale też edukować. I nie można w ogóle zaniedbać tego aspektu. To jest warunek niezbędny do tego, żeby to w ogóle wprowadzić. Odpowiednia edukacja. Właściwie zaczęliśmy od rozmowy o technologiach. Na koniec pojawia nam się większy nacisk na tę podmiotowość człowieka, ale miałabym jeszcze jedno pytanie do panów, które właściwie wynika z sytuacji, w której dzisiaj funkcjonujemy. Pan doktor powiedział teraz o tym, żeby wyrównać szanse, to znaczy możliwie egalitarnie podejść do tej idei Smart City, żeby rzeczywiście włączyć szerokie grona i społeczności w projektowanie i konstruowanie tych rozwiązań. No ale pozostaje jeszcze kwestia ochrony zdrowia, o której też mówi się w kontekście Smart Cities ostatnio, szczególnie w dobie pandemii COVID-19. Coraz głośniej zwraca się uwagę na to, że być może takie mądrze zaprojektowane miasto, takie inteligentne, które uwzględnia rozmaite zmienne i stara się maksymalizować efektywność wykorzystania tego, co mamy, mogłoby być pewnym rozwiązaniem czy sposobem przeciwdziałania albo spowolnienia rozwoju takiej czy innej pandemii, z którą możemy się spotkać. Czy panowie po swoich dociekaniach związanych ze sztuczną inteligencją w mieście i nowymi technologiami w Smart Cities, czy jesteście panowie zdania, czy w ogóle można połączyć taką wizję bardziej bezpiecznego pod względem też zdrowotnym miasta z tą ideą Smart Cities, czy tych miast stworzonych właśnie jako bardziej inteligentne? Czy możemy spodziewać się, że takie rozwiązania też przyczynią się do naszego bezpieczeństwa, takiego zdrowotnego, nas wszystkich, a nie tylko tych uprzywilejowanych, o których powiedział pan doktor przed chwilą? Ale oczywiście, rozwiązania smart healthcare, czyli inteligentnego monitorowania zdrowia, też są częścią Smart Cities i tutaj możemy sobie wyobrazić monitorowanie pacjentów, czy osób podejrzanych o chociażby właśnie zarażenie koronawirusem, tak, w czasie rzeczywistym, automatyzacja diagnostyki medycznej. Na przykład w mieście Wuhan wykonano za pomocą, czy automat, sztuczna inteligencja dzwoniła do setek tysięcy osób przebywających na kwarantannie, zadając pytania. To był taki automatyczny sposób rozmowy, tak? Nie człowiek, tylko maszyna przeprowadzała taki wywiad medyczny, identyfikując osoby, które są chore na koronawirusa. Tak? W Singapurze z kolei pojawiły się roboty, które chodziły po parkach i dbały o zachowanie dystansu społecznego. Wiemy wszyscy o kamerach termicznych, które
identyfikują osoby o podwyższonej temperaturze, więc instalacja czy wdrożenie takich rozwiązań w miastach, tak, bezpośrednie monitorowanie pacjentów czy ogólnie mieszkańców może pozwolić zapobiegać bądź przewidywać na przykład obszary, w których epidemia będzie się rozwijała. Ale tu znów oczywiście pojawia się problem prywatności, tak, i tego, że no jest to permanentna inwigilacja w zasadzie, więc identyfikacja, nie wiem, tego, czy osoby, które w czasie pandemii poruszają się po mieście, przestrzegają ustalonych zasad, czy noszą maseczki, to wszystko również możemy za pomocą tego typu rozwiązań monitorować. Pozwala to oczywiście po pierwsze szybciej przewidywać problemy, które mogą się pojawić zdrowotne w skali miasta, ale również obniżać koszty służb medycznych, tak, bo wtedy lekarze czy analitycy medyczni, mając dostęp do danych gromadzonych ze smartfonów czy smartwatchy noszonych przez mieszkańców, mogą w czasie rzeczywistym te dane analizować. Nie ma potrzeby wizyt w szpitalach, takie badania są znacznie tańsze, a przy tym mogą zapewnić bardziej spersonalizowaną, lepszą diagnostykę, takie rozwiązania dopasowane do konkretnych osób. Nie tylko w czasie pandemii, ale to też dotyczy sytuacji, w której mamy osoby starsze, siłą rzeczy narażone częściej na problemy zdrowotne, których w miastach przybywa, tak? I opieka nad nimi również jest dużym wyzwaniem Smart Cities. Czyli pozostaje nam wierzyć w to, że te technologie, o których panowie opowiadają, no będą wykorzystane rzeczywiście z odpowiedzialnością i z dobrym zrozumieniem potrzeby, ale też użytkowników tych technologii, i wierzmy w to, że ta prywatność będzie możliwie zachowana, bo oczywiście coś musimy oddać, żeby coś zyskać, i tutaj panowie jako ekonomiści pewnie najlepiej o tym wiedzą, że żadne koszty nie giną w przyrodzie, ale wierzmy i chcielibyśmy wierzyć w to, że ta technologia przyczyni się do wzrostu naszego nie tylko komfortu, ale i bezpieczeństwa życia w miastach, w których, jak mówiliśmy na początku, będzie nas żyło coraz więcej, i miejmy nadzieję, że będziemy żyli bezpieczniej, wygodniej, i to wszystko tylko na naszą chwałę. Bardzo dziękuję panom za rozmowę. Naszymi gośćmi był dzisiaj pan profesor Piotr Wójcik i pan doktor Grzegorz Kula z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję panowie za tę bardzo ciekawą rozmowę. Dziękujemy bardzo. Efekt sieci. Radio Campus. Same sztosy.